Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pączki na surowo. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Wszystkie linki i składniki potrzebne do przepisu będą oczywiście w opisie filmu. Zaczynamy od wrzucenia do rozdrabniacza banana. Teraz dodajemy dojrzałego awokado. Teraz dodajemy orzechów. Ja użyję migdałów. Nieważne, które orzechy wybierzemy, muszą się moczyć przez przynajmniej 8-9 godzin, by pozbyć się kwasu fitynowego. Wszystko razem rozdrobniamy. Rozdrobnioną masę przekładamy do jakiejś miski i do rozdrobniacza wrzucamy słonecznika, też moczonego. Teraz dodajemy trochę moczonego siemienia lnianego. I słonecznik, i siemię powinny się moczyć przez przynajmniej 7-8 godzin, tak żeby pozbyć się kwasu fitynowego. Teraz odrobinę słodzika. Ja użyję syropu z agawy ze względu na niski indeks glikemiczny. Wszystko razem rozdrobniamy i dokładamy do poprzedniej masy. Masę mieszamy teraz łyżką i dodajemy trochę mąki kokosowej dla zagęszczenia. Znowu mieszamy i dodajemy trochę karobu lub kakao niealkalizowanego. Wymieszaną masę możemy już formować w kształt, jaki chcemy. Moje pączki będą miały owocową polewę od zewnątrz, ale można zrobić do nich także jakieś nadzienie, owocowe czy czekoladowe. Pączki będziemy musieli włożyć na chwilę do zamrażarki lub lodówki, żeby się schłodziły i stężały przy okazji. I gotowe! Smacznego!